Dziwne. Może to sugestia, może to, co przed chwilą Państwu mówię, ale pierwsze poczucie z Bidena, że stan zagrożenia atomowego to może być też takie symboliczne poczucie. Stan zagrożenia atomowego. Jeżeli ma się coś wydarzyć, to na wyspach, wyspy. Ale to będą mało znane wyspy, małe wyspy. Coś na wyspach. Gdzieś w jakimś, przepraszam, w jakimś... bo tu mam klawiaturę, przepraszam, ją odłożę, żeby nam tu nie przeszkadzać. Skojarzyły mi się wyspy, gdzieś na Pacyfiku lub może na innym oceanie. A to będą wyspy. Na wyspach wydarzy się coś, mało istotnych wyspach, z naszego punktu widzenia. No każde miejsce na Ziemi jest istotne, zwłaszcza jeżeli tam się jest i mieszka, ale wyspy, jakiś archipelag albo wyspy. Czuję atak na wyspy. Na wyspy, które będą mało istotne. Ale czuję taki atak. Putin. Ja coś Państwu powiem. To będzie coś jednorazowego. Ale to się może wzbić w atmosferę. To coś, co się wydarzy na tych wyspach. On się boi czegoś biologicznego, czegoś bardzo groźnego. Ale on się tego boi. On się tego boi. On ma świadomość, że coś takiego się może wydarzyć. Dociera to do niego.